Coś trzeba wyjaśnić? Proszę Państwa, macie Państwo rozumieć to przed sobą. Otóż. Niech głosujemy, to już było wcześniej wytłumaczone, że jeśli są druki, które są 10, wchodzą z automatu, on w odpowiednim czasie był wystawiony, natomiast głosujemy tylko te druki, które nie są, nie mają odpowiedniej liczby dni w oczekiwaniu na ustawienie. Zresztą była to też pani interpretacja. Proszę Państwa, jeśli chodzi o plan rzeczowo-finansowy, jest to plan nasz wewnętrzny Rady. Otóż, pierwszy raz w historii chyba, ale to jest też obraz, w jakim miejscu jest miasto, jeżeli chodzi o finanse, poproszono nas, zawnioskowano, nie wiem jak to określić, wytyczono, słowo zadecydowano, szukam tego słowa, dziękuję bardzo, Basiu, żeby w paragrafie 42.70 na zakup usług remontowych zaplanować kwotę 100 zł na odsetki. Otóż miasto nie płaci w terminie różnych usług. Od telefonu, począwszy poprzez bieżące rzeczy. I pierwszy raz w historii się zastanowimy, że w naszym budżecie zakładamy, że będziemy coś, że będziemy coś nie płacić w czasie. Mimo, że my mamy te pieniądze, no teoretycznie no to są pieniądze takie trochę wirtualne, ale mamy te pieniądze jakby w naszym budżecie. Następnie. Poprzez to także przewidzieliśmy te złoty zgodnie z tym zaleceniem. Zakup usług remontowych na kwotę 14 tysięcy przenosi się do zakupu energii, znaczy 1400 na zakup energii i zakup usług pozostałych 20 tysiąca złotych przenosi się na 420 zakup materiałów wyposażenia. I to jest ta czyszcząca uchwała, będzie za chwileczkę rozdysponowująca. Czy ktoś w tej sprawie chciałby zabrać głos? W związku z tym, proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały według druku nr 1? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę według druku nr 1.